Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ten odcinek będzie prawdopodobnie przed ostatnim odcinkiem, po tym odcinku mam zamiar nagrać te wszystkie kasety, bo też jestem ciekaw, co tam będzie w nich powiedziane. Ale póki co jeszcze lecimy z misją, tak więc sprawdźmy tę czwartą misję. CT2. Nie wiem, jak te CW rozszerzyć. Może w odprawie czegoś się dowiemy. But information warfare is more than just intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information controls operations. Just look at Cypher. Good luck, boss. Kontrola dla... To może Warfare? Dobrze słyszałem? Information warfare is... Tak, Warfare. Ale nie wiem, mocno... nie mam pojęcia, jak rozszerzyć ten skrót. Dobra, nevermind. Przyjmijmy misję. Zakładam, że musiał się udać do tego punktu. No to za chwilę sprawdzimy. No, nie mam innego miejsca na lądowanie. Na obszarze misji, więc zabierzmy go w taki sposób. Wyprodukowałem sobie snajperkę poza nagraniem, ale choć w sumie to chyba mówiłem. Co mi się wydaje. Na wszelki wypadek mówię też. W razie gdyby ktoś nie zauważył, że mam snajperkę na plecach, nie? Boli mnie tylko jedna rzecz. Ta broń nie ma tłumika. Już walić to, że zabija, ale nie ma tłumika, przez co ciężko się nią wykorzystuje. Dobra, jak tak patrzę, to wszystko jest ciągle tak, jak było. Dobra. Nie traćmy jak najszybciej. Jak będziemy w dzień, to sam mogę użyć cygara, jak dojdę na miejsce i czas troszeczkę przyspieszyć. Epizod czwarty, C2W. Boss, you need to disable the Soviet's reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Dobra, już tam byłem parę razy, więc jest duża szansa, że co najmniej kilka tych sprzętów sam znalazłem. No bieremy go. No chodź, buziaczku, chodź. Bieremy. Są teraz dwie opcje. Bo słyszałem, że naszym partnerem jest tutaj tak... Gazu, 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 gazu. Zeskakuj, gleba.
Ale fuks, że to się jeszcze udało. Dobra, ale wracając. Słyszałem, że mamy tutaj mieć trójkę partnerów. Po pierwsze Kunia, po drugie naszym partnerem ma też być jakiś snajper. Tylko nie wiem, czy my go mamy zrekrutować, czy on w trakcie gry do nas dołączy, nie wiem. Ale mamy też mieć za partnera pieseła. I teraz są dwie opcje. Albo to był ten pieseł przed chwilą zgarnięty Fultonem do bazy, albo później po prostu jakiegoś pieseła jeszcze ogarniemy. Bo jeśli to nie był ten, spadaj z tą durną ucho. Jeśli to nie był ten, no to po prostu ogarniemy sobie... O, to macę do medycznego, to warto by go wziąć. Bo jeśli to nie był ten pieseł, no to przynajmniej... No dobra, zobaczymy... Chociaż nie, bo teraz powinno być, czyli nie, to będzie ten pieseł, nice! Okej, okay. To już jestem spokojny. Czyli tak, to będzie ten pieseł. Ciekawe, kiedy będzie już, wiecie, taki dorosły, nie? Że będzie już można go zabierać na misję. O, dobra, tam jest kolejny. Tak myślałem właśnie, gdzie idzie zresztą. Ten... O, ten ma C do tego... zespołu... W sumie nie jak ten, od czego jest ten zespół, do którego na przykład mam tego gościa, którego zgarnąłem stamtąd. Słyszeli to? Na szczęście nie. Dobra, ja tu może najpierw wezmę, przysłucham jeszcze tego gościa. Bo jestem ciekaw, gdzie jest jego kumpel, bo raczej ich dwóch tutaj tylko nie siedzi. Więzień tu jest, tak? A nie, tego tych dwóch było, spoko. No to leć. To jest dość fajne, bo obaj aktualnie... Oni aktualnie nie mają nic, co mogłoby mnie zainteresować w ich zdolnościach, ale kiedy dane zespoły zostaną utworzone, no to będę mógł po prostu tam przenieść. A nie, nie ma tu więźnia. Okay, no to... Wait a minute, co mi... No to kogo mi oznaczył? Tutaj nie ma więźnia. Tutaj też nie. Wow! Kurde, dzięki! Chłopie, ale żeś oznaczył? Dobra. Biegiem. Wzywamy Kunia. Go. Dobra, biegnie. Cyk. Dobra. Co... Kurde, ja chciałem coś powiedzieć, ale zgubiłem wątek. Fuck me. Dobra, nieważne. Może mi się później przypomni. Jak to czasami mam. Zobaczmy, no co za durna mucha, no. No nie odczepi się po prostu. Dobra, spróbuję tak od tej strony dolecieć. Dolecieć. Dobra, ale jako, że jest dzień, to zrobimy tak. Ja sobie zeskoczę z Kunia. Okej, okay, już mamy typa. No! Nie, nie wierzę. Kurwa, nie wierzę, że on mnie zobaczył z 40 jebanych metrów! Chuj, jebie mnie to i super, chciałem mieć w końcu jakąś misję, którą zrobię turbo stealth, bez powtórek, nie, oczywiście, ten typ musiał mi to zjebać. Dzięki, kurwa. Ja pierdolę, jebany kurwa spierdolony kurwa cel.
Gdzie jestem w ogóle? Dobra, dalej jestem tu, tylko teraz oczywiście ja biegnę w złą stronę. Przynajmniej dobrze, żeby był checkpoint po przejęciu tego punktu kontrolnego. Nie. To chyba są maślane. Checkpoint po przejęciu checkpointu, nie? Dobra. Wiadomo, o co chodzi, no. Dostaliśmy checkpointa po przejęciu tego posterunku. Dobra. Nie widać póki co nikogo. Skunia out. Wykucki. Gdzie go? Gdzie go tu widziałem? Gdzie widziałem tego typa? Jeszcze nie jest sam, żeby było zabawne. Okej, ten jest bezużyteczny. A jego kolega tak samo. Dobra, dwóch typów już oznaczonych. Niestety tylko dwóch. No ale, żeby nie robić tego za dnia, skitrajmy się gdzieś tutaj i przeczekajmy. Dzięki cygaru. Tam cygarze, bym powiedzieć. Dobra, stop, 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 stop. Kurde, byłem za spieprzył teraz, bo chciałem to wcześniej już zrobić, tylko właśnie nie wiem, jak to anulować. No, już myślałem, że mi oznaczenia zdjęło, ale na szczęście nie. O, ten do medycznego, to przydałoby się go zgarnąć. Tu jakiś jego ziomek. Do supportu i do R&D. No, to będzie komunikacja. No. Tu mamy jeszcze taki bardzo fajny radar przeciwlotniczy. Tak, jest! Tak, 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 tak! Tak, to było to. Broni były przeciwlotnicze. To jest to, co kminiłem w poprzednim, albo jeszcze w poprzedniejszym odcinku. Jak było inaczej, jak było przeciwpiechotna, to na wszystko, co jest w powietrzu. Serio? Ja tego nie ogarnąłem tutaj? Okej. Okay. Kucki. Nikt tu nie idzie? Mam nadzieję, że nie. No i okej. Okay. Siema. Pogadajmy. Kurde, kiedy oni zaczną normalnie gadać? I już bardzo ładnie się ustawił. A jako, że jest ciemno jak wiadomo gdzie, no to nie powinni tego zobaczyć. Dobra, teraz ta gorsza część, bo muszę wejść do tego obozu, tylko... O, jest długa antena. Czy serio mogę uśpić kruka? Luck! Luck! Good job.
For fuck's sake! Zdążył? O Jezu, ale szczęście! Ale szczęście! Kurde, myślałem, że zdążę się wycofać, no ale niestety. Dobra, sprawdź mi chociaż. Ten jest beznadziejny. Ten tak samo. I dalej. Czy nie, czekaj. Ja go sobie zgarnę. Przesłucham. I dziękuję. Mamy oznaczonych kolesi. Tylko... śpi jeden z drugim. Chodź, 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 chodź. Jak już jesteś, to przynajmniej pogadajmy. Mnie nie widzi. No. No, musiał akurat ruszyć łbem, no co za... Nie. Gdzie? Tutaj zaraz obok. Naprawdę mam w dupie ten refleks mode, nie? No przestań się ruszać, Downie! Dzięki! Wy zajebiście! Ostatni typ jaki to był, no kurwa! I czegoś jest beznadziejny, no nie wierzę. Ale muszę go zabrać, bo jak się obudzi, no to może wezwać wsparcie. Już nikogo nie ma, no to mogę się totalnie nimi nie przejmować. A dobra. Jolo, bierzemy wszystkich. I tak, to będzie. Ten, kto będzie beznadziejny, to po prostu zostanie zwolniony. No, dobrze, reload. Cyk. Oj. Okej, okay, tutaj... Wiesz, co jest głupie? Że ja naprawdę, że tracę kasę, jeśli ekstrakcja się nie uda, ale okej. Okay. Rozumiem, że balon musi polecieć, ale czemu ja mam dwa razy mieć hajs, płacić hajs za to, że raz się nie udało, czy tak jak teraz przed chwilą, albo dlaczego teraz, okej. Okay. Leci balonik i on nie wyleci, to czemu nie mogę złapać tego balonika? Gosia przeciągnąć tak poza ten zasięg i teraz on leci w górę! I elo. To jest ten lepszy. Zapłacę raz i tylko drobna korekta, ewentualnie pozycji kolesia. Dobra, wyłączmy ten prąd. Dobra, mamy dwa cele oznaczone. Ale powinien... O! No jak już jestem obok, to... Aha, no tak, Boże. C4 mam tutaj. Ja jeszcze tego wysadzać nie zamierzam. No for fuck's sake, kolejny kontener! Oh.
Nie wierzę, no nie wierzę. Ludzie. Dajcie mi szybko możliwość ulepszenia tego mojego zespołu. No plus możliwość zgarnięcia tego specjalisty, no bo ja bym chciał sobie naprawdę już mieć ten lepszy system Fulton. No, jakby ja tam wolę użyć tego, potem... Też muszę coś przetestować. Uuu, diamenty, diamenty i ostatnia ta. I to duży diament. Dobra. Czy ja będę w stanie tutaj wejść? No, oczywiście, że będę. Pyk. Dobra, jedna jest zaminowana. Druga jest zaminowana. Radar jest zaminowany i mam nadzieję, że uda mi się go rozpieprzyć. Ale jak coś, to mam granaty, to zajmą się nim równie dobrze. Dobra, ile mam hajsu? Niewiele. Okej, wymajnowało mi trochę rzeczy. A czy przetworzę mi je? Niestety nie. Jeszcze nie. I... czwarta. Dobra, mam teraz jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. Bo jestem ciekaw, czy jeśli ja odeślę Kunia, będąc na nim, to czy ja jestem w stanie wtedy się dostać też tak do bazy? Zwłaszcza, że odesłanie konia jest darmowe. Wielostowy gościu w ciężarówce przyjechał i co? Centrala kazała mu sprawdzić światło? Czy on się zapytał centrali o to? No ty se chyba jaja robisz. A dobra, wiesz, nie, bo... kurde, nie mogę zabijać, no i przez to właśnie teraz muszę do niego podbiec. Gościu! Zamknij mordę! Dobra, nieważne. Kuń. Kuń już jest. My na kunia. I... bum. Aha, ja to muszę po kolei, dobra. Myślę, że tak wiecie, tak sekwencyjnie się odpali. Jedno po sobie. A sprawdźmy, jak blisko. Ło, ej, serio? Rozwalenie jednego tego radaru odblokowało mi tyle możliwości? Super, było to zrobić jakieś... w cholerę wcześniej. No ale dobra. Zrobiłem to teraz, przynajmniej. Dobra, jakie mamy... te taski tutaj. Zidentyfikowano equipment i zniszczono. No, zniszczono teraz. Okej, nie wiem, czy ten rescuer nie jest... A, to jest ten przecież. Co, ja tylko zestunowałem, no to logika rzeczy, żeby eksplozje wybudziły z tego... drobnego braku przytomności. O ty, właśnie, bo znieśliśmy komunikację. To zobaczmy, jaka będzie reakcja. No, chyba se żarty stroisz. Zniszczyłem im komunikację, a on dalej wysłał przekaz do bazy. Czy tam do centrali, żeby mu powiedziała, co ma robić. Jaki jest sens rozwalania tego, przepraszam bardzo? Okej, fajnie. Tylko chwilowo raczej nie będę miał pieniędzy na to. O, zajebiście. Ale za to mam już wystarczająco rzeczy, aby... puścić upgrade głównej platformy.
Godzina 48, nieźle. Commencing platform construction. Dobra, ale jak tam se polatam w trakcie gry, to powinno się to zrobić. Okej, okay, i material processing na D już mamy. Czyli to jest to przetwarzanie, jak rozumiem. Tylko nie wiem, dlaczego mi się tego do dwóch rzeczy dodało, skoro do wszystkich trzech powinno, ale do wszystkich rodzajów, ale spoko. Kurde, zastanawiam się, czy nie iść po tego więźnia. Wiecie? A, dobra, nieważne. Dobra, ale sprawdźmy teraz to właśnie. Cyk. Dismiss. Nie. Niestety, nie mogę. A szkoda. Dobra, give me the chopper. O, akurat jestem zaraz obok. Przynajmniej o tyle dobrze się ustawiłem. No, teraz tylko poczekać. Czekaj, czy mogę przyspieszyć to cygarem? Mogę! Ej, zajebiście! Ty, jak momentalnie się tu ten kość go pojawił. Dobra, ej! Ty tu musiał mieć teraz nieznowa, tak stoi, czekasz go, aż ja finalnie w końcu z łaski swojej wypalę to cygaro. Kurde, muszę ogarnąć, jak przerwać to cygaro, bo to jest dobry sposób, żeby gościa tutaj przytegować. To jest dobry sposób na przyspieszenie tego przylotu. Tylko właśnie nie bardzo wiem, jak anulować to cygaro. Wiesz, że chciałem tak specjalnie poczekać. E? Czemu E? What? What? Czemu mam półtorej godziny czasu naliczone? Ja mam pół godziny nagrania tylko. Powinno być jakieś 20 minut. Bo patrzcie, jaki wynik jest żałosny. Ale już tam wali mnie ten wynik. Dlaczego ja mam półtorej godziny czasu? Ja to dosłownie nagrywam teraz. 29 minut. I... 18 sekund. A mam półtorej godziny czasu? Dlaczego? A dobra, nieważne. Potem się to poprawi. Ale ja nie czaję, dlaczego tak niski wynik? To czy... Ej, nie. Nie gadaj, że użycie tego cygara wpływa też na czas jakiś od... Bo to nie jest czas wewnątrz gry, tak? To jest normalny czas, jaki ja spędzam przy misji. Bo mi chyba nie powiecie, że użycie tego cygara tak mi ten czas dorąbało. Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, coraz wyżej. Tak, tak, tak. Zobaczmy raport. 2 na D, 6 na C. No to tych na D od razu możemy stąd zwolnić. Są mi totalnie zbędni. O, nawet 5 na D, to jeszcze lepiej. Spoko. Jak tam chcesz, mordko. Nie bardzo miałem nawet na to wybór. Automatycznie zostałem przeniesiony. Jest ocelot. No jaki maluszek! No jak tu nie się nie rozczulać? Is the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed though.
No jaki fajny, no! A ludzie, kurde... A ludzie mówią, że wilki nie bo... że wilka nie można wytresować. To chyba jest wilk, tak mi się wydaje. O kurde. Okej, okay, jakby teraz powinno być zbliżenie na to ich ten. No D-Dog, nie? Kurde, zaraz powinno być zbliżenie na to, wiecie, na to ich logo, które on powinien mieć na tym, tylko w tym stroju go nie ma. Trochę szkoda. Oj! Ej, jaka zajebista rzecz! Jaka zajebista rzecz! Stoisz se! Wyobraź sobie mieć telefon i ze telefonem po prostu odpalić cygaro. No kto by tego nie brał, nie? Dobra, powitajmy się z ludźmi, żeby im morale wzrosły. Ja mordo, a ty jesteś kim? Co do supportu? Raging Crab. Ale nie, on chyba jest ciągle, nie? Jakby oni tutaj specjalnie są. Oni tutaj chodzą wszędzie, co nie, ale... Tak, są ci, których zgarnęliśmy ciągle z pola. Oj, sorry typie, nie chciałem ciebie wbijać. Spoko. Nie, 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 nie chcę typa, ja chcę wziąć prysznic. Żeby się umyć. Okej, co mamy tutaj? O, czyżbym tutaj mógł się wysłać paczką? Tak prosto do bazy? W sensie, jeśli tak, to jestem ciekaw, jak to zrobić, bo to może być nawet o wiele tańsze od jazdy, od lecenia śmigłowcem. W sensie, no fakt, tu od, w jednym przypadku lądujemy od razu... Stary, ja na razie dewelopuję ulepszenie tej głównej platformy, tak więc... Pracuj ta, pracuj ta. W sumie chyba dlatego są nawet te takie. Bo jak nie ma dewelopu, no to nie ma sensu, żeby to było. Dobra, co to jest? Co to jest oznaczone? A, no tak, autko. Żebym se mógł przejechać na drugą... drugą tą. Jezu, ale jaka ta baza może być olbrzymia. Aktualnie nasza mapa... Aha, dobra, okej, okej. Bo tu mam jakieś halęgę. A nie, to nie jest to! Okej, to nie jest to, co myślałem, że będzie. Dobra, zobaczmy. Uuu. 50? Wow, ej, ale typy mi tu fajne wpadają. Tutaj za 200 znaczników dwóch typa do Intelu na A+. Mua! Zajebistość. Bieremy tych typa od razu wszystkich. No i cyk. R&D na 15 poziomie. I jeszcze pójdzie w górę. A plus plus teraz. 16 level i jeszcze jakiś gościu z nowym skillem. Ja pierdzielę, tutaj jest co? 50 przesłuchań i gościu do Intelu na S! Pięknie. Przydałoby się to zrobić. Tylko właśnie nie wiem gdzie... O! 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 I cyk. Dwa pojazdy. Dwa kolejne. Dwie ciężarówki i dwa chyba te. Co to jest? Czy to jest czołg? O kurde. Czy ja serio mogę mieć czołg w bazie? Wow. Okej. Okay. No. Brałbym. Brałbym. Oj, cyk. Trzech typa na A do base development.
tutaj 500 sztuk Black Carrot, nice. Coś tam jeszcze wpadnie nam, czy nie bardzo? Tutaj kolejne pojazdy. Bond level with horse. Tutaj. Aha, ukończ prolog z oceną... A, dobra, po prostu misję widzę, kolejno. Z A lub wyżej. No to jest do powtórek po prostu, nie? Okej, jakbym to zrobił na A, to bym dostał gościa do Intelu na A. No spoko, tutaj. A, z rangą S. I 3 osoby na A do medycznego. Och, tutaj to na S i 5 osób na A do Research and Development. Muszę się jak najlepiej postać podczas tej misji. Bo aż szkoda tak bardzo sobie nie ulepszyć ludzi. Od 2 do supportu na A. 2 do Development, 2 do medycznego. Okej, to chwilowo tyle. Czyli tutaj są wszystkie. Nieosiągnięte. Jeden. Okej, dobra, czyli mogłem sobie od razu iść tutaj, bym sobie wszystkich pozgarniał w taki sposób. Musiałem tak tego zbierać. Ale tak, no co, mamy marking, no to to prędzej czy później wpadnie. Takedowny. No to też w sumie prędzej czy później wpadnie. Headshoty. No, headshoty staram się strzelać. Tylko kurde, są jakieś statystyki tutaj może? Logi, side-upy. Zobaczmy, database. Nie, są tylko dokumenty i encyklopedia. A propos encyklopedii, złapałem poza nagraniem do klatek takiego szczurka, takiego takiego jeżyka, kruka. I jeszcze coś, o. Aż owce, ale owce to tam z wami chyba. Wysłałem do bazy. To jest Skorpion, Deathstalker. Why the boss is called the Big Boss? Everybody knows that. It was this unit in World War II, Cobra. The commander was the one who called the boss. They say she was the mother of modern day special forces. Anyway, they say she defects to the Soviet Union. America's a fake should be held by the military service. Yeah, our boss. Big Boss. And once the boss was dead, he was given a name to signify he had surpassed her. He carried out a one-man infiltration of the Soviet Union, even though he was in one tough son of a bitch. Yep. But I also heard that Boss was his mentor. They were involved. That was why he turned his back on America. Okay, long story short, that's what mamy ksywkę. Warto było posłuchać. Kurde, o właśnie, jeszcze tutaj, nietoperze jeszcze znalazłem. Jeszcze znalazłem, złapałem, a te są same takie. Mam jakieś super rare w ogóle te, ale ich nie mogę. Patrzcie, mam ile? Mam 3 w poczekalni i wszystkie zespoły są przepełnione. Zobaczmy, bronie, support helikoptera na D, a kuni na A. No to jak już tak jesteśmy, to sprawdźmy. Po pierwsze zasoby, jak wyglądają zasoby. 500 paliwa, prawie 2000 tego. O się, ja pierdzielę. Sporo tego wpadło. Tego na razie nie mam do czego wykorzystywać, a tych tam z tymi najbiedniej jak na razie. Tutaj co? Tutaj dalej tego najwięcej, ale nie wiem czy to jest. Nie wiem, które tutaj są. A tu są chyba amount owned, to są chyba te do. Przetworzenia, tak myślę? Czy. Nie, nie, to są całe do przetworzenia. No dobra, to spieprzaj z tą! Ja pierdolę, durny owad! Wykurwiaj! Ja pierdolę, uczepi się ciebie takie gówno, kurwa, nie odpuści. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. Mamy 216 tysięcy. No okej, okay. Czyli teraz mnie czeka zasiedzenie. No ewentualnie tutaj będę mógł coś zrobić. No nie, to jest tego ćwiczenia tych. To jest jak coś ćwiczenie celności.
czytaj, po prostu wchodzę i strzelam do celów, nie? Tutaj mogę żołnierza. Czy jakiegoś więźnia mogę sobie zgarnąć? Okej, tutaj znowu gadają o tym. Dobra, ja się przeniosę może gdzieś tutaj na bok. Na lądowisko. A i w sumie a propos lądowiska, to już sobie wezwę sobie śmigłowiec. Tak, ja sobie myślę, przelecę się jeszcze po tego więźnia. Może uda mi się jeszcze jakiś lepszych typa ogarnąć. Dobra, to jest nieważne. No i cóż. To będzie kolejną misją, jaką wykonamy. Tak, tylko teraz tego nie obczaję. No ale wiadomo, to dopiero nie w przyszłym, tylko za 2 odcinki. Bo w przyszłym odcinku... Zobaczcie, jakie to jest dziwne. Ja tutaj mogę wziąć i mogę mu kazać mnie gdzieś przetransportować, nie? Ale już w grze... Sorry. Ale w grze już nie mogę wskoczyć i się przenieść gdzie indziej. Nie, muszę wejść, polecieć gdzieś w pizdu na górę i dopiero się gdzieś przenieść. Bez sensu. No ale dobra. Ładny widok na naszą bazę. Gdzie tutaj się jeszcze, gdzie to się ulepsza jeszcze, co jest najlepsze. Więc teraz to powinien jakoś tak do godziny powinien się upgradę pokazać. O, i proszę. Raporcik, że mogę pojazd teraz customizować. Świetnie. Raczej pojazdów nie będę wybierał na misję, no bo... Po co? W sensie, no okej, no pewnie daje mi to jak trochę lepiej, wiecie, mogę szybko po drogach jeździć i tak dalej. Oj, nowe nadpisy się dodały, świetnie. Tylko problem jest taki, że wiecie, będzie zażera trochę hajsu. I co się dodało? Aha, nic! Nic się nie dodało. Jedna to samo. Dobra. No to tak. Co jest? Znowu mi się odłączył, no co za... Dobra, to ja lecę tutaj ogarnąć więźnia. Może tak tutaj. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym sobie przesłuchamy te kasety wszystkie. Aż sprawdźmy, ile by mnie kosztowało wzięcie na przykład tego. Co? Nic? Ty, no chyba nic. Poważnie? Nie kosztuje mnie nic wzięcie pojazdu? Ej, no faktycznie nic mi to nie kosztuje. Okej, no to... Może ma to jakiś w sensie. Na pewno jak potem wezmę sobie, wiecie, upgrade do przenoszenia pojazdów, to tak zgarnięcie takiego pojazdu może być zajebiste, bo mogę na przykład wziąć kilku typa, wrzucić na pakę tego pojazdu i tylko zamiast, wiecie, po kolei każdego wysyłać, to wrzucam ich na pakę i w cenie jednego transportu pojazdu całą taką pakę tych wszystkich tutaj ziomeczków fiu, do góry. No chyba, że to mogę tak jak na przykład mojego kunia wysłać za free. To wtedy to jest jeszcze lepsze. Wtedy tym bardziej biorę nasz pojazd, nie? Podjeżdżam pod jakąś bazę. Pyk, 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 pyk. Wszystkich zatygowuję, po czym... Leci do bazy i tyle. No ja mam ochotę to sprawdzić, wiecie? Czy to tak zadziała, więc dobra, w sumie właśnie, no, koń będzie mi teraz zbędny, to nie, to ty koniu zostań. W bazie, niech tam cię dokarmią. I teraz patrzcie, o co mi chodzi. Tutaj mam broń drugorzędne. Ramienia oczywiście nie wymienię na inne ramię niż mam. I tutaj mam, widzę. A
Aha, to jest ramię, które może samo stunować, bo może poradzić prądem. Okej, tylko właśnie wzięcie go trochę kosztuje. Ale myślę, że warto. Zobaczmy, to mnie kosztuje niewiele. To mnie kosztuje 1000. Ma tłumik? Chyba ma. No ale właśnie, wytrzymałość tego tłumika jest niska. No, plus nie powiem. Jak ja bym miał już brać jakąś broń stunującą albo usypiającą, to wolę to mieć jako broń główną. Czytaj, nie wiem, na przykład snajperkę usypiającą i karabin, który na przykład stunuje, nie? No, albo shotgun. I shotguna mogę zrobić, tylko jaki jest problem shotguna? Do shotguna nie wsadzę raczej tłumika i muszę podejść bardzo blisko celu. No ale dobra, nieważne. Zgarnąłem, co zgarnąłem. Tak więc potwierdzam misję. I lecę ogarnąć paru ziomeczków. No plus sprawdzić, czy mogę za darmo odesłać ten pojazd. Tak więc cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym posłuchamy sobie trochę o historii tegoż lore. No a przynajmniej o historii, o takim, o tym, co odblokowaliśmy do tej pory. Do usłyszenia. Cześć.